Każdy z pewnością kojarzy popularnego pieska. Jest to najprostszy i chyba najbardziej pierwotny sposób do przepłynięcia krótkiego dystansu. Zapytacie pewnie, dlaczego krótkiego? Po pierwsze, nasze ręce muszą pracować dosyć szybko i w małym zakresie ruchu, przez co bardzo szybko się męczymy. Sytuacji nie poprawia też nasza głowa, która jest cały czas nad wodą i działa na nią prawo grawitacji, obniżając naszą pozycję na wodzie. Więc kolejne wasze pytanie powinno brzmieć: Sławek, dlaczego taki tytuł? A to dlatego, że przekształcamy standardowego, prymitywnego pieska w jedno z najlepszych ćwiczeń na poprawę naszego pociągnięcia, dynamiki czy wyczucia oporu w wodzie. Więc zacznijmy na razie stojąc sobie na dnie. Głowa ląduje w wodzie, a nasze ręce wykonują zamianę miejsc pod powierzchnią wody. Ręka, która znajduje się u góry, ciągnie standardowym, kraulowym pociągnięciem, czyli tak zwaną eską. Ręka przy biodrze wraca dosyć blisko ciała, aby stworzyć jak najmniejszy opór. Jeżeli pociągnęlibyśmy prostą ręką, to niestety te siły się równoważą i będziemy stali w miejscu. Bardzo ważną kwestią jest zaczęcie i skończenie pracy w tym samym momencie. Czyli jeżeli zaczyna jedna, zaczyna też druga. Początkową i końcową pozycją muszą być ręce wyprostowane. Jeżeli masz problem z prostą ręką przy biodrze, wyobraź sobie, że wodę musisz wypchnąć tak mocno, aby wyrzucić ją aż pod sufit. W tych klipach możecie zobaczyć tak zwane bujania, czyli w każdym ruchu staram się wyciągnąć jak najbardziej, by złapać jak najwięcej wody. Ma to na celu tak zwaną pamięć mięśniową, czyli połączenie mózg-mięsień, by robić to automatycznie, gdy płynę pełnym kraulem. Standardowo bardzo dziękuję za oglądanie, komentarze, łapki. Do następnego. Cześć.